mieli myśmy Państwa, także swoich. I cieszymy się z tego, że jest wśród nas pani dr Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witamy bardzo gorąco pana Jarosława Wieczorka. Witam równie gorąco pierwszego wicewojewody śląskiego, pana Jarosława. Witam panią dyrektor Ewę Niewiarę, dyrektor Wydziału i pana wicedyrektora, zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, pana Michała. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie serdecznie witam seniorów, bo to właśnie to spotkanie jest dla seniorów i myślę, że też z okazji tego, że w najbliższych dniach obchodzone będzie wasze święto. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu gospodarza, pana Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego. Bardzo proszę, panie wojewodzie. Bardzo dziękuję. Szanowna pani minister, pani wojewodo, szanowni państwo. Rzeczywiście to dzisiaj wyjątkowy dzień. Wyjątkowy dzień dlatego, że możemy wspólnie się spotkać, porozmawiać o bardzo ważnym zagadnieniu, jakim jest rodzina i jakim są seniorzy. Nie można zapominać w dzisiejszym świecie, że ta grupa społeczna jest niesłychanie istotna dla całego społeczeństwa, również dla gospodarki. To bardzo często właśnie wam zawdzięczamy to, jacy jesteśmy, jak zostaliśmy przygotowani do życia, jak zostaliśmy wychowani i w jaki sposób jesteśmy w stanie współuczestniczyć w dzisiejszym świecie. Za to, szanowni państwo, należy się państwu ogromne podziękowania. Z pewnością takie podziękowania spływają od przyjaciół, od rodziny, od wszystkich ludzi, z którymi macie na co dzień do czynienia. Ale do pełni szczęścia, do tego, aby był właściwy szacunek, odpowiednia godność dla polskiej rodziny, dla polskiego seniora, jest jeszcze niezbędne wsparcie instytucjonalne. Wsparcie instytucjonalne, które od 3 lat dzieje się za przyczyną rządu obecnego, ale w szczególności za przyczyną Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Historyczne środki zaangażowania na wspieranie polskich rodzin. Na to, aby mogły w sposób godny i właściwy żyć i konkurować. A to o to, aby zlikwidować ubóstwo wśród najmłodszych. Jesteśmy również w historycznym momencie, jeżeli chodzi o likwidację ubóstwa. To jest szansa. To jest szansa dla tego młodego pokolenia, dla wyrównywania szans. Tak, aby każdy, startując w szkole, przedszkolu, czy też w szkole, już w szkole wyższej, miał poczucie, że nie wystartował na dyspozycji przegranej, tylko wystartował na takich samych prawach, jak inne dzieci z innych rodzin. To jest bardzo ważne. To jest takie nasze poczucie wzajemnej odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej. I to myślę, że pani minister powie jeszcze bardziej dobitnie, dokładnie, podając wiele licznych przykładów. Ale moim zadaniem jest państwu bardzo serdecznie za to wszystko podziękować, bo to również przy współpracy z zaangażowanymi osobami. Zaangażowanymi osobami również z wielu seniorami. To państwa aktywność bardzo często pokazuje, że mają już swoje lata, można żyć pełnym życiem. Jak w ubiegłym tygodniu mieliśmy również z panią Marią konferencję, gdzie pokazywano różnego rodzaju domy dzienne, w jaki sposób osoby starsze chcą się dalej asymilować
całym społeczeństwem, to jest coś niesłychanego. Naprawdę. A naszym zadaniem jest czerpać z Państwa doświadczeń. Te doświadczenie życiowe jest czasami znacznie bardziej wartościowe niż to doświadczenie zawodowe. Za to Państwu dziękuję i mam nadzieję, że ten kolejne lata, najbliższe lata również będą dla Państwa wspaniałe. Wszystkiego dobrego.